Dzień dobry, cześć. Rozmawiam z mieszkańcami okręgu, w którym startuję, na którym się właśnie znajdujemy, o sprawach pilnych i potrzebach mieszkańców na tym osiedlu. Jak Państwo wiecie, radny miasta, jak sama nazwa wskazuje, musi służyć całemu miastu. Oczywiście najważniejszym aspektem jest to, żeby służył i realizował rzeczy w danym okręgu, ale też koordynował pracę w całym mieście. Dziś słyszymy dużo o zrobię, naprawię, wybuduję, ale czy to na pewno są poprawne obietnice? Ja w swoich postulatach staram się przedstawiać Państwu program, który jest realny do zrealizowania. Musicie Państwo wiedzieć, że w Radzie Miasta zasiada kilkunastu członków, a budżet miasta nie jest z gumy. Dlatego moje postulaty są realne do zrealizowania. Dowiedziałem się, że są bardzo pilne sprawy do zrealizowania na tym osiedlu. Mam na myśli szczególnie rondo, które znajduje się za moimi plecami. Do tej pory, jak się dowiedziałem, powstaje spór o własność ronda oraz o jego utrzymanie bieżące, na przykład koszenie trawnika w okresie letnim. Dowiedziałem się również, że moi kontrkandydaci wykorzystują fakt, iż nie mieszkam na tym osiedlu. Czy to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie? To prawda, nie mieszkam tutaj, ale jestem związany z tym osiedlem, ponieważ mieszka tu moja rodzina oraz wielu znajomych, którzy, nie ukrywam, namówili mnie do startu w tych wyborach jako kandydata do Rady Miasta Międzyrzec Podlaski. Pytałem mieszkańców, dlaczego nie zgłaszają się z tymi problemami do swojego radnego. Okazało się, że no niestety, tak jak na osiedlu bywa, ludzie się znają, mieszkają obok siebie i czasami po prostu krępują się, aby zwrócić uwagę o najbliższe potrzeby, no bo wiadomo, widujemy się codziennie i po prostu nie wypada. Dzisiaj, roznosząc swoje ulotki, zamieściłem tam informacje o swojej stronie internetowej, na której możecie Państwo przeczytać informacje o mnie, ale także moje postulaty. Dodatkowo, na mojej stronie internetowej umieściłem do mnie kontakt w postaci maila oraz numeru telefonu, dzięki któremu możecie Państwo do mnie pisać oraz dzwonić w sprawach pilnych dotyczących osiedla, ale też całego miasta. Postaram się realizować Wasze potrzeby i spełniać oczekiwania, ale co najważniejsze, rozwiązywać problemy, które dotyczą osiedla, ale też całego miasta.